Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, to jest dzisiaj środa, jest 23 dzień września, a to jest kolejny wstawa, który ma sprawić, że dzisiaj będziemy po prostu jaśnieć jak gwiazdy, i to dosłownie, bo będzie dzisiaj o tym odcinek. Ale zanim się o tym dowiecie, to oczywiście musi być czołówka, więc bardzo serdecznie zapraszam. Jedziemy! Moi drodzy moi mili, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą krótką rozkminę gwiazdną, bo będzie dzisiaj cytat z bardzo fajnej książki. Był też taki w ogóle film, ale książka jak to zazwyczaj jest w ogóle dużo fajniejsza. Napisał ją taki pan, nazywa się Neil Gaiman. Tytuł książki, tytuł filmu w ogóle brzmi tak samo, czyli Gwiazdny pył. Jedna z bohaterek tej książki, czyli gwiazda Spada z nieba, dosłownie. Okazuje się, że gwiazda jest kobietą, i ta gwiazda, spadając z tego nieba, uszkadza sobie nogę. W sensie tam skręca sobie kostkę, dosłownie. Zależy też od wersji, czy w filmie, czy w książce, albo sobie nogę. Generalnie jest lekko niesprawna jako gwiazda. I mówi bardzo piękne zdanie, gdzie nie chodzi tak naprawdę o tą nogę, tylko dzieje się w niej coś dużo, dużo więcej. Mówi tak. Żadna gwiazda nie może świecić ze złamanym sercem. Kochani, dlaczego ten cytat w ogóle tak brzmi? Tak gwiazda ma serce, i w tej książce, w takiej mitologii tej książki, to serce jest takim jakby eliksirem na wieczne życie. Kto posiądzie jej serce, dosłownie, są takie wiedźmy, które chcą zjeść to serce. Kto je zje to serce, ten będzie żył na wieki. Ale oczywiście ona to przynosi też na inny poziom, czyli na taki poziom miłości, zaangażowania. I jakby prawdziwie jaśnieje, i to jej serce nabiera takich prawdziwie fantastycznych właściwości wtedy, to serce kocha i kiedy jest kochane. Natomiast kiedy jest złamane, to nie ma pożytku z tego serca. I kochani, tak sobie pomyślałem, że to jest w ogóle ładny cytat mówiący o dwóch rzeczach. W sensie jeden, w którym się z tym zatem dokładnie zgadzam, a druga rzecz, gdzie się totalnie nie zgadzam. I myślę, że obydwie trzeba jakby przyjąć. Co to znaczy? Bardzo trudno rzeczywiście jest świecić, czyli jakby osiągnąć pełnię tego, kim mamy być. Pełnię chwały, pełnię, pełnię piękna, pełnię dobra, pełnię świętości. Jeżeli mamy wnętrze nasze serce i to nie chodzi mi tylko o uczucia, tylko o naszą duszę, kiedy mamy ją złamaną. Wiecie doskonale, że jak człowiekowi jest źle samemu w sobie, jak człowiek ma problem w swoim własnym wnętrzu sam ze sobą, z grzechami, ze złem albo czymkolwiek innym, to bardzo trudno pokazać na zewnątrz, że jakkolwiek jesteśmy piękni, tak? To nie jakby wiemy, że tak nie jest. To nasze. Wewnętrzne złamanie nas jakby odciąga, odrywa nas od tego piękna, które moglibyśmy pokazać. Co to znaczy? Żeby rzeczywiście piękno w człowieku zajaśniało, on musi mieć ten człowiek naprawione wnętrze, ale to jest prawda tylko do pewnego kroku. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to złamane serce, czyli złamane wnętrze, naprawdę to nie chodzi mi tylko o uczucie, nie chodzi mi tylko o miłość, tylko po prostu złamane wnętrze, jeżeli to złamane wnętrze odda się w ręce Pana Jezusa, to on może sprawić, że Złamane wnętrze, serce połamane, może zajaśnić jeszcze piękniej. Zobaczcie. Jego serce, serce poranione, odrzucone, zdradzone przez przyjaciół, przebite włócznią, zajaśniało takim pięknem, że wylała się z niego krew i woda, jak wierzymy, z tego się wzięły w ogóle wszystkie sakramenty. Co to znaczy, kochani? To jest tak, że jak ktoś ma połamane wnętrze, ale odda to swoje połamane wnętrze panu Jezusowi, to nie jest wcale tak że od razu się wszystko naprawi w tym wnętrzu, że to serce Pan Jezus natychmiast poskłada i będzie wszystko w porządku. Nie. Może być tak, że ono będzie połamane jeszcze przez długi czas, ale mimo to Jezus swoją miłością, swoją łaską, swoją niesamowitością będzie sprawiał, że to połamane serce stanie się jaśniejące dla innych. Kochani, ja mam bardzo wiele rzeczy połamanych w sobie, ale kiedy oddaję to w ręce Panu Bogu, to On sprawia, że to w ogóle jaśnieje jakimś przedziwnym pięknem we mnie. I serce się nie naprawiło jeszcze, wcale do końca jeszcze nie jest poukładane i takie, że już zdrowe w ogóle i że fajne, ale Jezus sprawia, że to połamane, jaśnieje. Oddajcie swoje połamane serca Panu Bogu, a On sprawi, że zajaśniejecie, nawet jeżeli jesteście gwiazdą z sercem złamanym, to taka gwiazda może z Jezusem świecić. Moi drodzy moi mili, to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku środowym, który ciągle, jak widzicie, dokonujemy tutaj w okolicznościach przyrody, mam nadzieję, bardzo sympatycznych. Zapraszam, oczywiście, na odcinek jutrzejszy, czwartkowy, gdzie nadal będziemy rozpromieniać, miejmy nadzieję, promienie świętości w naszym życiu, żeby to były dobre, dobre dni. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i do zobaczenia już jutro z Bogiem. Pa!